mocno zadawaliśmy sobie dzisiaj sprawę, że przyjdzie nam się zmierzyć z jednym z faworytów do awansu do Ekstraklasy. Tym bardziej byłem zadowolony z tego powodu, bo mój zespół potrafi grać, myślę, że dobrze i skutecznie przeciwko dobrym zespołom. Dzisiaj się nie myliłem, w pierwszej połowie znacząca przewaga zespołu Zagłębia Sosnowiec, ale myślę, że to Robert Janicki miał piłkę meczowo w pierwszej połowie, bo z 2 metrów nie trafił do bramki. Optycznie przewaga Zagłębia, natomiast mój zespół dzisiaj zachowała duża mądrość i konsekwencja w grze. Realizacja większości założeń taktycznych, jeśli się nie mylę, bodajże 3 razy sprokurowaliśmy akcję dla Zagłębia Sosnowiec po naszych łatwych stratach środku boiska. Natomiast druga połowa wyszliśmy z większą wiarą i przekonaniem, że musimy strzelić pierwszą bramkę. Czekaliśmy dość długo na tą sytuację i powiem szczerze, że w momencie, nie wiem, która to była minuta, ale było takie zdarzenie, mam nadzieję, że Państwo zobaczą na kamerach i mikrofonach, gdzie po pewnym zdarzeniu na boisku widziałem, że nikt z tego meczu nie przegra, bo jestem liczącą osobą i zawsze niektóre rzeczy wracają do dobro, wraca zło, że tak powiem, też wraca i byłem przekonany, że w tym meczu osiągniemy korzystny wynik. Resztę zostawiam Państwu, żeby znaleźć sobie tą sytuację z tego spotkania. Cieszymy się z 3 punktów, wracamy do Gruzińca zadowoleni, ale przed nami dużo pracy, dużo nowych zawodników, których otrzymałem praktycznie last minute. Stąd też jeszcze troszkę niedokładności. Mamy kilku rekonwalescentów, kilku zawodników z zaległościami treningowymi. Nie mówię o okresie spędzonym w Olimpii Gruzińca, ale byli nieprzygotowani przed tym, zanim przyjechali do nas, więc przestawienie się na tryb pracy w Olimpii Gruzińca, który nie jest łatwy, no myślę, że trochę im zajmie, także z optymizmem patrzę w przyszłość. Wracam do Gruzińca. Jeszcze raz gratulacje dla mojego zespołu. Witam Państwa. No oczywiście chciałbym być trochę w innym nastroju, bo na pewno po meczu przegranym to nie jest taki nastrój, jaki byśmy sobie tutaj oczekiwali. I co tu dużo mówić o meczu, tak? Zacznę od tego, że mamy 0 punktów, tak? I to jest na pewno w tej chwili sprawa jakby priorytetowa. No niestety chyba nie byliśmy na tyle silni, żeby tu powalczyć o coś więcej. Natomiast z przebiegu meczu wydaje mi się, że nie zasłużyliśmy aż na tą porażkę. Natomiast piłka nożna składa się z niuansów, tak? Ze szczegółów i no niestety, kiedy wydawało się, przynajmniej na początku drugiej połowy, że to my kontrolujemy przebieg meczu, że to my strzelimy za chwilkę bramkę, że to my gdzieś tam atakujemy, stwarzamy sytuację, no gdzieś w końcówce, w 80 chyba drugiej minucie stały fragment gry, bałagan w naszym polu karnym, no i tracimy bramkę, no niestety potem brak pomysłu na odrobienie tego. No można powiedzieć tak, przy wyniku 0-0 też podjęliśmy takie ryzyko, bo przeszliśmy na 2 napastników, co okazało się wcale nie jakimś tam mega wzmocnieniem, czy jeżeli chodzi o stwarzane sytuacje. No i nie zamieniło to jakby nie przyłożyło to się jakby na sytuację na boisku. Natomiast gdzieś tam wdarł się według mnie bałagan w nasze poczynania i zamiast my stwarzać więcej sytuacji, to przeciwnik zaczął dochodzić do głosu i stąd między innymi staje fragment gry, rzut rożny. Ciężko mi sobie przypomnieć, ale według mnie no gdzieś tam chyba przeciwnik w tej drugiej połowie może miał z jedną, może z 2 sytuacje. No, natomiast wiemy, jak gra Olimpia Grudziądz. Wiemy, że to jest bardzo niewygodny przeciwnik, że czeka na tą jedną, jedyną sytuację. No i nie ustrzegliśmy się po raz kolejny tego błędu. A w tamtym meczu, gdzie jeszcze graliśmy na Grudziądzu, też w 83 minucie, praktycznie w tej samej, też chyba Woźniak, też stały fragment gry, straciliśmy bramkę na 2-1. Tutaj na 1-0, no niestety, no nie wyciągnęliśmy aż takich wniosków i dlatego też w szatni gdzieś tam o tym też rozmawialiśmy od razu bezpośrednio po meczu. Jeśli są jakieś pytania, zapraszam. Jeszcze chciałbym oczywiście tutaj zwrócić uwagę na doping kibiców, którzy przez cały mecz dopingowali nas i bardzo się z tego powodu cieszymy. Pomimo niekorzystnego wyniku cały czas gdzieś tam dawali nam tą otuchę, także tutaj chciałem ze swojej strony, piłkarzy strony podziękować, bo tam w porównaniu z ostatnim sezonem widać, że bardzo fajna atmosfera, także dziękujemy. No niestety dzisiaj my nie sprostaliśmy jakby zadaniu.